Witam. Dzisiaj rozmawiam ze Sławomirem Lernacińskim z Wielkiej Brytanii. Sławomir Lernaciński wraz z zespołem przetłumaczyli programy Davida Wilcocka Kosmiczne ujawnienie. David Wilcock przeprowadza wywiady z osobami, które miały do czynienia z tak zwanym tajnym programem kosmicznym. Twierdzą, że w ramach tego programu, tajnego programu kosmicznego, ludzie mają już bazy na Księżycu i na Marsie, latają w głęboki kosmos i współpracują z innymi cywilizacjami. W TPK pracuje mnóstwo ludzi na wieloletnich misjach. Niektórzy z tych misji wracają z wyczyszczoną pamięcią i odmłodzeni. Są po prostu cofani w czasie do czasu sprzed misji. Po wielu latach nieświadomości tego, co tam przeżyli, stan amnezji mija w różnym stopniu i w tej chwili niektórzy z nich opowiadają o tajnym programie kosmicznym. Jednym ze stałych rozmówców Davida Wilcocka jest Corey Good. Sławomir Lernaciński wraz z zespołem tłumaczy przetłumaczyli z języka angielskiego wszystkie wywiady prowadzone przez Davida Wilcocka, a także wiele programów dotyczących kosmicznego ujawnienia prezentowanych w telewizji Gaia ze Stanów Zjednoczonych. Tajny program kosmiczny to brzmi fantastycznie, a jeszcze bardziej fantastyczne jest to, co tam się dzieje. Przybliżymy tutaj Państwu niektóre dane. Zapraszam na rozmowę. Witam Ciebie, Sławku, witam Państwa. Tak jak mówiłam, Sławomir Lernaciński, który jest tłumaczem razem z zespołem tekstów i materiałów kosmicznego ujawnienia. Będziemy rozmawiali dzisiaj głównie o wiarygodności tych właśnie przekazów. Co to jest, Sławku, kosmiczne ujawnienie i skąd to się wzięło? Jak ty do tych materiałów dotarłeś? Tak króciutki wstęp. Dobrze. W jaki sposób ja dotarłem do tych materiałów? Ja od dawien dawna śledziłem blog Davida Wilcocka. To jest divinecosmos.com, przepraszam. Gdzie on publikuje pewne rzeczy, które są jak zwykle kontrowersyjne. Tym się tutaj zajmujemy. I w momencie, kiedy on ujawniał pewne informacje, te informacje, tak jak on to twierdził, informatorzy, którzy donosili mu o tym, dochodzili do pewnego etapu, a później się wycofywali z takich czy innych względów. I to było bardzo irytujące, dlatego że można było ten temat rozwinąć. I dopiero Corey Good, który zgłosił się bodajże w 2014 roku, ale to też było, ja nie będę tutaj opowiadał całej historii, w jaki sposób to się wydarzyło, zgłosił się do Davida, dlatego że niechcący Kerry Cassidy w projekcie Camelot podała jego imię i nazwisko, Corey Gooda. I to zrujnowało mu karierę. I ponieważ Corey Good już uprzednio miał kontakt z Davidem Wilcockiem, no to zasięgnął u niego rady, a David powiedział, słuchaj, jeżeli nie chcesz, żeby stała ci się krzywda, ale to nie były pogróżki oczywiście, to ujawnij się. To znaczy, że popularność w takiej sytuacji chroni, tak? Pomaga, oczywiście, że tak. Mhm. Powiedział mu, ujawnij się. Powiedz, co wiesz i wtedy niejako staniesz się nietykalny, bo to będzie tak jakby takie błędne koło. Jeżeli oni cię zlikwidują, to tym samym potwierdzą, że twoje doniesienia są prawdziwe, ale nie będą mogli tego zrobić ze względu na to właśnie, że jesteś osobą publiczną. I dlatego też Corey zgodził się na te wywiady i w serii kilkunastu sezonów zaczął przedstawiać to, co wie. I to, co wie, to były te brakujące puzzle, o które zawsze zabiegał bardzo David Wilcock. I tutaj to jest naprawdę bardzo szeroki temat, ale to jest tak pokrótce. W jaki sposób to się zaczęło? No właśnie, tutaj poruszyłeś to, że ta popularność jest jakimś gwarantem bezpieczeństwa, bo tutaj się zastanawiamy czasami, jakim cudem ludzie, którzy mówią takie rzeczy, jeszcze żyją,
przy takich możliwościach służb. Przecież można zlikwidować właściwie bez śladu i że te materiały są w YouTubie i są w internecie. Też można łatwo to zlikwidować. Można, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę pewne rzeczy. Po pierwsze, w momencie, kiedy w internecie coś się pojawi, to ono już znajduje się w archiwach i do tych archiwów można dojść. Wilcock też podaje dokładnie, jak dojść do tych archiwów, z tym, że jeżeli wyszukujemy coś w archiwach, to nie stanie się to przez przypadek, musimy wiedzieć dokładnie, co szukamy, a najlepiej, jeżeli byśmy wiedzieli jeszcze datę, kiedy dany artykuł został opublikowany. Jest to coś, jest to tak jakby taki backup tego wszystkiego, tych wszystkich treści, które znajdują się na internecie. Dlatego tutaj usunięcie z internetu nie gwarantuje w żadnym wypadku usunięcie, wymazanie tych pamięci w sposób permanentny. Czyli nad internetem nie panują. To dobrze panują, wiedzieć. Ale moim jest zdaniem to ograniczone jest panowanie. Można to tak powiedzieć, dlatego że zdaje się Rockefeller wypowiedział się nawet na ten temat, że największym błędem właśnie tej ciemnej strony Illuminati, kliki, kabala, jakkolwiek ich zwiemy, było danie ludzkości internetu, bo to no tak. W jakiś sposób gwarantuje wolność. A odpowiadając na drugą część twojego pytania, powiem tutaj, w jaki sposób nie mogą oni zlikwidować. Tutaj David Wilcock mówi i Corey też potwierdza, że zlikwidowanie kogoś nie jest takie proste. Jeżeli ja mówię niewygodne rzeczy dla kogoś, zazwyczaj zaczyna się od natarczywego nachodzenia takich osób i uprzykrzania mu życia. Corey się z tym spotkał. Mhm. Jeżeli w tym momencie nie zrobisz czegoś głupiego, tak powiedzmy, ale to jest takiego, żeby no nie za bardzo obrastać w ego, nie, tak jak to Wilcock mówi, nie autoryzujesz tego poważnego ataku na siebie, to jesteś bezpieczny. Wilcock mówi, że istnieją pewne prawa kosmiczne, które chronią nas jako ludzi, jako lightworkerów, czyli tych pracowników światła, przed właśnie takimi rzeczami, żeby ktoś likwidował nas i kosił jak trawę. Nie wiem, czy to jest prawdą i ja mogę tutaj się tylko mogę spekulować, niemniej jednak w przypadku pewnych ludzi to działa, prawda? No w przypadku mnie na przykład też. No, ja już się widzisz, spotkałam, ojejku, dokładnie. Z jakimi sytuacjami, jakoś tak funkcjonuje dalej. Słyszałem też twoją historię, zasięgałem języka i wiem, że było nieciekawie, niemniej jednak jesteś tutaj, żyjesz i powiem ci szczerze, że istnieją dwa wyjścia. Albo dana osoba przejdzie na stronę tych po prostu ciemnych, jak to my nazywamy, czyli tych Illuminati, kliki, kabala i zacznie pod otoczką przekazywania informacji siać dezinformację, albo po prostu będzie robiła to, co do niej należy i będzie zmagała się z tymi po prostu nieprzyjemnymi sytuacjami, które mają miejsce w życiu, no ale po prostu będzie robiła dokładnie to, co postanowiła robić, nie? I to są takie dwa wyjścia, no albo trzecie wyjście to jest albo się wycofa całkowicie, co może doprowadzić właśnie, że ludzie zapomną o takiej osobie, no i wtedy zostanie po cichu zlikwidowana, wyeliminowana w taki czy inny sposób, albo nagle dostanie schizofrenii, taka technologia też istnieje. I ostatnio na internecie widzieliśmy polskiego dziennikarza, który też został poddany, ja bez nazwisk oczywiście, i powiem szczerze, no jest wiele metod na to, żeby zniechęcić ludzi, o czym Corey też mówi, nie, ale odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest takie proste. To naprawdę nie jest takie proste zlikwidowanie kogoś. Ja nie byłem tego świadom, dopóki nie zagłębiłem się w te wszystkie treści kosmicznego ujawnienia. Dla mnie to też było. Mówisz o czymś, czego ja nie chcę słuchać, to ja cię odstrzelę. Nie, to nie działa tak. To na pewno nie działa tak. Bo również nie jestem przekonana, że publiczność by się upomniała o kogoś zamordowanego. Dokładnie tak. To by najprawdopodobniej odbyło się w taki sposób, aha, jak on mówił o czymś i zlikwidowano go,
to o tym nie można mówić, bo to jest taka, wiesz, presja psychologiczna na ludzi i to zostało nam wpojone poprzez filmy, między innymi, że są pewne tematy, których się nie porusza, są pewne tematy tabu i po prostu ich się nie porusza, nie rozmawiamy na te tematy ze względu na to, że pewni panowie mogą zapukać do twoich drzwi, no i zrobić z tobą porządek. Tu Wilcock mówi, że to nie jest takie proste, szczególnie w tych czasach teraz, od kilku już dobrych lat, gdzie cała ta klika, kabal, zaczęła się rozdzielać na mniejsze frakcje, które zaczynają walczyć ze sobą. Oni fizycznie nie mają zasobów ludzkich po to, żeby powstrzymać każdego człowieka, który zaczyna o tym mówić, każdego wybudzonego. Nie mają po prostu fizycznie takich możliwości. Tu się z tobą zgadzam w tym, bo też z moich prywatnych badań też wynika, że rzeczywiście się podzielili na całe mnóstwo frakcji i oni sami z sobą walczą i to właściwie ich tak osłabi, że już nie mają siły przebicia. Dokładnie tak. Teraz tak, to ważne, co powiedziałeś na temat tego bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób oni się boją tych manipulacji, bo z kolei boją się manipulacji, bo z kolei ludzie zarzucają to, spotkałam się z takimi twierdzeniami, że wszystko tu jest manipulacją i jakby się nie podeszło, to i tak jest manipulacja. Manipulacja na manipulacji, pod manipulacją i tak dalej. Czyli to nie do końca tak jest, tak? Ja byłbym skłonny, żeby uwierzyć w to i żeby potwierdzić to, co mówisz, z tym, że jest bardzo duża różnica, jeżeli ja manipuluję tobą po to, żebyś ty uwierzyła w prawdę, którą ja mówię, albo może nieprawdę, bo to jest też bardzo szerokie pojęcie, żebyś uwierzyła w fakty historyczne i w dowody, które ja ci przedstawiam, a jest różnica pomiędzy tym, jeżeli ja manipuluję tobą, żebyś ty mi dała PIN do swojej karty kredytowej, bo ja chcę zrobić sobie zakupy albo ciebie oszukać. Rozumiesz? Także tutaj manipulacja manipulacji nie jest równa. Mhm. Niemniej jednak zgadzam się, że manipulacja zawsze pozostaje narzędziem, które powinno być unikane. Jednakże my jako ludzie poprzez nasz wspaniały system edukacyjny zostaliśmy wytrenowani w taki sposób, żeby po prostu na tej manipulacji opierać się codziennie. Bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Dlatego tutaj ktoś, kto mówi, że jest to manipulacja, jedna wielka jest, ale tutaj tak. Należy rozgraniczyć pewne rzeczy. Także tak, że są granice tej manipulacji, tak nie do końca to tak można nakładać jedno na drugie. No i tutaj właśnie chciałam w tym momencie powiedzieć, że czy to właśnie świadczy o tym, że jest to manipulacja, czy wręcz przeciwnie, przytoczyć programy dwa na kanale Discovery H2, gdzie przedstawiono Randy'ego Kramera, tak, który opowiadał tak samo jak Corey Good, oczywiście w ogromnym skrócie. Mówił to samo, że on też był w tych bazach. Mówili, wymienili tajny program kosmiczny. Mówili o bazach na Księżycu. No dużo tam mówili. Mówili również o nazistach, że to jest program nazistów. No i cóż, no i tyle, że charakterystyczne, że ten program się pokazał tylko raz. Ja potem na niego polowałam i już mi się nie udało go drugi raz obejrzeć. A wszystkie programy na kanałach Discovery dosłownie do znudzenia. Miesiącami, kilka razy dziennie, a ten pokazał się raz. No nie wiem, no w każdym razie ja go tylko raz widziałam i jakoś więcej nie. Tutaj uśmiecham się z oczywistych względów, dlatego że tego typu rzeczy mogły wyjść do publiczności przez nieuwagę, niedopatrzenie, albo po prostu ktoś zrobił to z premedytacją, no a później zostało to ściągnięte z anteny. Ja nie będę tego komentował, niemniej jednak ja mam swoje przemyślenia i dla mnie to ma całkowity sens. Weźmy pod uwagę coś takiego jak operacja Mockingbird, tak? Ona zaczęła się, i tutaj daty nie pamiętam, mogę później odgrzebać to, ale zdaje się w latach 60-tych, 70-tych,
I ona polegała na tym, że CIA zaczęła kontrolować treści wszystkiego, co się pojawia w radiu i telewizji. Wszystkiego. To, co nie służy ich propagandzie, zostało albo przeinaczane, albo w ogóle nie wypuszczane do publiczności. To, co służy, zostaje wyniesione na pierwsze strony gazet, na czołówki wiadomości i tłucze się to ludziom do głów i cały czas się o tym mówi po to, żeby nas zaprogramować, że jest to jedyna i słuszna prawda. Teraz obecnie w Anglii z żoną nawet śmialiśmy się, że nawet na autobusach istnieją napisy reklama czegoś tam i później as seen on TV, czyli tak jak zobaczono w telewizji, czyli telewizja staje się naszym Bogiem, prawda? Jeżeli zobaczysz coś w telewizji, musisz wziąć to za pewnik, prawda? I tutaj zmierzam do tego, że właśnie tego typu programy, nawet jeżeli ujrzą światło dzienne, to później istnieją pewne techniki manipulacyjne i to już należy bardzo jasno sobie powiedzieć, które starają się zniwelować efekt, który mógł być wywarty na ludzi. Niektórzy ludzie po prostu zauważyli to, zaczęli nagłaśniać tego typu tematu, ale ściągamy ten na przykład temat z anteny, ściągamy w ogóle ten film, dany odcinek czy całą serię odcinków, prawda? I nie rozmawiamy na ten temat. I jeżeli ktoś się nam zadaje pytanie, a co się dzieje z tym? Cały czas prowadzimy dochodzenie. No dobra, a czy wiecie już coś na ten temat? Nie, cały czas prowadzimy dochodzenie i aż do znudzenia, aż ludzie po prostu zniechęcą się i przestaną o tym mówić. To jest znana technika. Ja podejrzewam, że w przypadku Randy Kramera stało się właśnie coś takiego. Dlatego, że tego typu program, samo to, że tajny program kosmiczny, później będziemy jeszcze o tym mówili, on zawiera w sobie praktycznie wszystko, to, co widzimy, te niewyjaśnione zjawiska. I dlatego tylko to pojęcie rodzi nam tysiące różnych pytań. I to było niebezpieczne. To było raczej na pewno było postrzegane jako niebezpieczne przez pewne grupy ludzi. No i dlatego został on wyeliminowany. No, mnie aż zamurowało, jak ja to usłyszałam. Byłam tak w biegu i dosłownie stanęłam przed telewizorem. No ale niestety nie powtórzył się, więc nie mogłam żadnych dokładniejszych rzeczy tam wyłuskać. Ale na YouTubie istnieją filmy z Randy Kramerem i można je posłuchać, tylko oczywiście, że dla sceptyków one będą uważane za niewiarygodne. Dlatego no więc tutaj... właśnie, to wszystko jest takie dziwne, no jak to cofanie się w czasie, odmładzanie, to niemożliwe, jakaś bzdura kompletna. No tak ludzie reagują. Zresztą wcale im się nie dziwię. Porozmawiajmy na ten temat. Ja bardzo chętnie zagłębię się w ten temat. I tak jak rozmawialiśmy poza kamerą, ja tutaj musiałbym zacząć od tego, w jaki sposób te TPK, tajne programy kosmiczne się zaczęły i jakie one mają na przykład, jaką wiedzą dysponują i jaką nauką. Bo tajne programy kosmiczne to nie jest tylko... to tak zwane UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, to nie jest tylko MK Ultra, MyLaby, to nie jest tylko nawet ta operacja Mockingbird, bo to wszystko jest od nogami, poszczególną odnogą tej wielkiej ośmiornicy. I tutaj trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć na to, dlatego jeżeli ktoś pyta mnie, a jakie masz dowody, wierzysz, że MK Ultra jest prawdziwe? No tak, oczywiście, to jest twój dowód, dlatego że to jest pewien oddział, pewna odnoga tego całego twora, który został stworzony w postaci TPK, dlatego że tajnego programu kosmicznego, dlatego że, no nie oszukujmy się, jeżeli chcemy zrobić coś na tak gigantyczną skalę, to musimy mieć zaplecze logistyczne, musimy mieć placówki, czyli budynki, w których będziemy pracowali, musimy mieć bazy podziemne, naziemne, podwodne, musimy mieć transport, musimy mieć ludzi, musimy mieć wywiad, kontrwywiad, musimy mieć przede wszystkim finanse, musimy mieć dostawy i musimy mieć wiele innych rzeczy, których ja mogę być nawet nieświadom jeszcze teraz. I przede wszystkim technologię, prawda? No. I teraz dlatego... I właśnie, przepraszam, i to jest dziwne, że taka ogromna operacja dalej jest tajna. Tak, została ukryta. Przecież tam setki tysięcy ludzi w tym biorą udział. Ogromne środki finansowe. Tak. Wytłumaczenie i wyjaśnienie tego jest naprawdę dziecinnie proste. Ludzie nie biorą pod uwagę tego, że
wszystko w wojsku i o tym na pewno wiedzą ci wszyscy, którzy pracowali w wywiadzie, kontrwywiadzie, w wojsku, w jakichkolwiek jednostkach, nawet w policji. Jakiekolwiek służby mundurowe mają taką samą hierarchię, taką samą strukturę hierarchiczną i w taki sam sposób działają. Otóż ta hierarchia jednoznacznie określa, do jakich informacji masz dostęp. Czym niżej jesteś, tym bardziej ubogi jest ten zakres informacji i rzuca ci się niejako ochłapy pewnych rzeczy, które ty nie jesteś w stanie w ogóle powiązać z większym obrazem. Jest to puzzle albo nawet część tego puzzla, który, na podstawie którego mogłabyś wnioskować coś. Mhm. I teraz tak, najlepszym przykładem tutaj jest cały ten projekt Manhattan, gdzie tworzono bombę atomową. Jak to się skończyło, wiadomo, zaangażowanych w to było 130 tysięcy osób i nikt nie wiedział, co oni, może nie nikt, 99% z nich nie wiedziało w ogóle, co oni tam tworzą, nad czym pracują. Dopiero jak bomba wybuchła, tak, jak Hiroshima i Nagasaki zostały zmiecione, tak, dopiero wtedy było, o Matko Boska, co my rozrobiliśmy, prawda? I to się dzieje dokładnie w taki sam sposób z tajnym programem kosmicznym. W momencie, kiedy, ja powiem szczerze, że tutaj, tak, będę musiał o tym powiedzieć. Corey tłumaczy to w ten sposób. Istnieją poziomy dostępu do informacji. Mhm. Na każdym poziomie... Powiem ci, że tak samo jest we wszechświecie. No, widzisz. No to... Kompetencje do informacji, tak. Proszę bardzo, mhm. Także mhm. Widzisz, nie? I teraz tak, każdy poziom wykazuje się innym stopniem kłamstwa i manipulacji. Uh-huh. I Corey to mówi, że jest to o tyle dobre ze względu na to, że jeżeli dane informacje wyciekną, to od razu wiadomo jest, z jakiego poziomu nastąpił wyciek. I tylko ten jeden poziom się rozpatruje, żeby nie rozpatrywać całej struktury. Sprytne. To, bardzo sprytne. To zostało tak inteligentnie pomyślane, że naprawdę nam się w głowach nie mieści. I w momencie, kiedy ty nawet na tym poziomie masz dostęp do jakiejś informacji, na tym poziomie istnieją też pewne podpoziomy, prawda? I ty robisz tylko, tak jak na przykład Emery Smith mówi, on wykonywał tylko i wyłącznie badania próbek biologicznych, które mu dostarczano. On wchodził do pomieszczenia, załóżmy, okienko się otwierało, oczywiście on był w kombinezonie, w skafandrze, który był hermetycznie szczelny. On brał daną próbkę przy użyciu narzędzi, które uprzednio zostały mu dostarczone albo umieszczone w tym pomieszczeniu. On na przykład kroił tą próbkę, on na przykład brał ją pod mikroskop albo badał w jakikolwiek inny sposób. Później spisywał swoje wnioski, oddawał tą próbkę, do sieci wprowadzał swoje badania i to wszystko to, co on robił. Do tego to służyło, nie miał pojęcia, że to na przykład służy do stworzenia hybrydy. Mało tego, że nie miał pojęcia, on mógł się domyślać, ale jeżeli zaczniesz zadawać pytania, to jest automatycznie powodem, dla którego możesz zostać albo zdegradowana, albo nawet usunięta z czynnej służby. I to Corey Good mówi bardzo jasno. Na przykład w jaki sposób również ukrywało się to, w jakich operacjach brali udział ci wszyscy super żołnierze i osoby zaangażowane w tajnym programie kosmicznym. Mówił wyraźnie, że w momencie, kiedy oni mieli na przykład czas wolny dla siebie, nie wolno im było mówić i wyjawiać jakichkolwiek informacji operacyjnych, jakichkolwiek. Oni mogli rozmawiać na ten temat, czy smakuje ci na przykład ta potrawa z replikatora, tak jak Corey mówił, że z replikatora bardzo smakował mu cały talerz z pieczenią jakąś tam, chyba wołową czy jakąkolwiek. I mówił, że na ten temat wolno im było rozmawiać, ale nie wolno im było rozmawiać na przykład na temat, gdzie byłem, co widziałem, kogo spotkałem, jakie istoty spotkałem i komu to musiałem przekazać. Nie wolno było. W momencie, kiedy następuje wyciek takich informacji, mówił, że izoluje się cały departament i wtedy tak, dokładnie, i prowadzi się dochodzenie. I ten cały dział, on już jest spalony. On
Powiem ci jeszcze, nie wiem, czy oglądałaś może film Above Majestic. Nie oglądałaś. Okej, okay. Bardzo ciekawy, bardzo polecam i tutaj polecam też wszystkim widzom. On tam opisuje coś takiego, że była tam pewna oficer, z którą on pracował, no z której, w której po prostu się podkochiwał. I mówi, ona w jakiś sposób przekonała go, żeby uzyskali nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń, gdzie przechowywano towar. Ponieważ ona intuicyjnie czuła, że tam jest coś nie tak. Tam było coś, co nie dawało jej spokoju. I wyobraź sobie, że oni uzyskali ten dostęp nieautoryzowany, weszli tam i co się okazało, że tam były ciała ludzkie, rozumiesz, już wypatroszone, tak jak kurczaki dosłownie i wiezione po prostu na eksport, tylko to było w kosmosie, nie? I ja wiem, że jest to bardzo kontrowersyjne. Teraz trolle i ludzie będą mieli pożywkę, żeby po prostu zaatakować mnie. Niemniej jednak on bardzo wyraźnie mówi o tym, że w momencie, kiedy oni zaczęli otwierać te lodówki poszczególne, poszczególne kontenery, bo on nie mówi o lodówkach, ale poszczególne kontenery, w których te ciała były umieszczone, to było tak sprytnie załatwione. On stał przy drzwiach na czatach. To było tak sprytnie załatwione, że zaczął uwalniać się gaz. Zginęła i tam, i ta pani oficer, zginął i ten technik, który asystent, który pomógł im otworzyć te drzwi, a on uratował się tylko i wyłącznie ze względu na to, że w momencie, kiedy zobaczył, co się dzieje, wybiegł błyskawicznie z tego pomieszczenia. To oczywiście rzuciło ogromny cień na jego całą karierę, no i został później przeniesiony do innych badań i do innych programów, których mówi, że nienawidział. To było, zdaje się, przechwytywanie i przesłuchiwanie intruzów, nie? Ale nie, intruzów? Nie będę tutaj mówił... Tak, intruzów, ale to chodzi o intruzów pozaziemskich. To był jeden z programów, których on szczerze nienawidził i nie lubiał po prostu się tym zajmować, niemniej jednak musiał. W każdym razie zmierzam do tego, że w ten sposób się to odbywa i w momencie, kiedy nastąpił wyciek informacji albo na przykład naruszenie klauzul bezpieczeństwa, po prostu takich delikwentów bierze się włącznie z przełożonym danej osoby czy danej grupy osób. Bierze się po prostu pod lupę i zaczyna się dochodzenie. To dochodzenie jest bardzo nieprzyjemne i to dochodzenie zazwyczaj, prawie zawsze, praktycznie zawsze prowadzi do tego, że zostajesz degradowany i zostajesz przesuwany do innych programów, gdzie ludzie i tak ci nie uwierzą. Wiesz, to w ten sposób się odbywa, nie? Dlatego w taki właśnie sposób można ukrywać tego typu rzeczy. Ja przepraszam, bo widzę, że chcesz chyba zadać pytanie, ale ja jeszcze muszę tutaj poruszyć... Nie, mów. Dobrze, poruszę jeszcze tutaj pewien temat, który ostatnio na blogu zaczął, w komentarzach się pojawił. W jaki sposób tak gigantyczne statki kosmiczne i pojazdy można składać na Ziemi bez wiedzy ludzi, tak? Dokładnie taki sam sposób działania. Te statki kosmiczne, o czym William Tompkins mówi, one były produkowane modularnie. Malutkie moduły, nad którymi pracuje grupa ludzi i ty pracujesz tylko nad częścią tego modułu, który później jest składany gdzie indziej. Wywożone są malutkie części, to jest dokładnie tak, jak widzimy samoloty, które mamy do sklejania, prawda? To jest dokładnie tak samo robione, tylko wyobraźmy sobie, że ten samolot byłby złożony na przykład z pierścieni w taki sposób, że nawet kadłuba nie widzimy, tylko widzimy pierścienie. Jak rozsypiemy te części, to one nic nam nie mówią. Dopiero jak zaczynamy to wszystko składać, to widzimy, że jest to na przykład gigantyczny krążownik, niszczyciel czy jakikolwiek transportowiec, który jest używany w przestrzeni kosmicznej. W ten sposób to się odbywa. Podział na możliwie najmniejsze jednostki informacyjne, jednostki nośne, jednostki techniczne, które później są składane gdzie indziej. W ten sposób to się odbywa. Wiesz co, ja się śmieję, bo mi się przypomniał taki stary dowcip, że pracownik w Związku Radzieckim byłym, pracownik w fabryce maszyn do szycia. Mówi tak... Spróbował sobie maszynę do szycia złożyć, pokradł różne części, ale za każdym razem wychodzi karabin maszynowy. No właśnie. Coś w tym no, jest, widzisz. Tak. Coś w tym stary, jest. Stary dowcip sprzed wielu, wielu lat. No, dokładnie. Także w tajnych programach kosmicznych tak to działa i odbywa się to w taki sposób.
ja zacząłem mówić na temat tajnych programów kosmicznych. Może, jeżeli pozwolisz, ja omówię tutaj krótko, czym są te tajne programy kosmiczne. Oczywiście, oczywiście. Żeby tylko po prostu ludziom przybliżyć całe to zjawisko. Więc tajne programy kosmiczne jest to zbiór pewnych korporacji, w skład w których wchodzi militarny konglomerat przemysłowy, Ciemna Flota, Globalna Liga Narodów Galaktycznych, Słoneczny Strażnik oraz jeszcze korporacyjny konglomerat międzyplanetarny. Wszystko to brzmi bardzo enigmatycznie, niemniej jednak my w Kosmicznym Ujawnieniu tłumaczyliśmy wszystkie te odcinki, w których wyjaśniamy krok po kroku, czym one są. I na przykład militarny konglomerat przemysłowy, i tutaj uwaga, prezydent Eisenhower, to było w styczniu 1961 roku, zaraz po tym jak, tak, dokładnie, zaraz po tym jak on objął prezydenturę, był zmuszony do podpisania bardzo niekorzystnego pasożytniczego kontraktu, na mocy którego po prostu Ameryka produkowała dla tych nazistów, dla początku tego tajnego programu kosmicznego, wszystkie techniczne rzeczy, cały przemysł, ciężki zazwyczaj. To te rzeczy, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, poszczególne części, które były składane w gigantyczną infrastrukturę tam w kosmosie gdzieś. I on mówił pod koniec swojej kariery, w 61 chyba czy 3 roku, nie pamiętam dokładnie, on mówił, właśnie ostrzegał przed militarnym konglomeratem przemysłowym, który obrasta w tak gigantyczną władzę i nabiera tak ogromnej siły, że będzie w stanie zagrozić państwom po prostu na ziemi. I to nawet on już wtedy mówił, wypowiadał się na ten temat. Natomiast tajny program kosmiczny składa się, tak jak powiedzieliśmy, z tych 5 frakcji. Każda z nich pełni bardzo szczególną rolę. I na przykład ten militarny konglomerat przemysłowy działa głównie na Ziemi. Produkuje pewne części, które są później wywożone do na przykład międzyplanetarnego konglomeratu korporacyjnego, który, jak sama nazwa mówi, działa gdzieś w kosmosie i buduje gigantyczną infrastrukturę na Marsie, na Księżycu, na pasie asteroidów, o czym Korej mówi, dlatego że tam wydobywa się surowce naturalne, złoto, platyna, wszystko to, co może być użyte w elektronice przede wszystkim albo w przemyśle ciężkim. Wydobywa się tam jeszcze inne rzeczy, ale to nie jest akurat aż takie ważne, o ile ważne jest, w jaki sposób one działają. Następnie Ciemna Flota, i to jest temat, który jest, no, jest niechlubną kartą w historii pamięci, w historii ludzkiej, ze względu na to, że po prostu pewne frakcje ludzkie, bierze im się mózg, wciela ich się do Ciemnej Floty i one wraz z tym przymierzem Draco, z tymi reptylianami. No właśnie, reptylianie. Dokładnie. Oni po prostu najeżdżają inne cywilizacje, inne planety, no i po prostu są tak jakby takimi facetami w czerni, którzy wchodzą tam, gdzie dane istoty nie chcą się podporządkować. Siłą wymuszają wszystko to, co służy ich agendzie. Jest to bardzo tajemnicza frakcja i zaangażowana ona jest w straszliwe rzeczy, z tego co Korej mówi. Naprawdę, te najgorsze z najgorszych rzeczy. No, jak to są reptylianie, to możemy Dokładnie. Sobie popatrzeć, jaka jest nasza cywilizacja i właśnie chociażby ten tajny program kosmiczny. Tak, dokładnie. Tak. I teraz tak, Słoneczny Strażnik. Słoneczny Strażnik jest kolejną frakcją tego tajnego programu kosmicznego, który został powołany, z tego co Korej mówi, w latach 80. Dowody na to płyną od Williama Tompkinsa, dlatego że Tompkins mówi, że projektował takie jednostki transportowe i jednostki nośne, które później zostały wykorzystane w latach 80. w tym Słonecznym Strażniku. I teraz tak, jeżeli ludzie pytają o dowody, mamy szkice, mamy zeznania świadków i mamy zeznania ludzi, którzy byli w to zaangażowani, oraz różne szkice, różne zdjęcia. Prawda? Dla sceptyków oczywiście nie będzie to dowodem, niemniej jednak te fakty, o których Korej mówi, one się bardzo ściśle pokrywają z tym, o czym donosi William Tompkins.
I William Tompkins, właśnie ze względu na to, że było to podzielone na taką hierarchię dostępu do informacji, on nawet nie wiedział, czy te statki kosmiczne wyszły do masowej produkcji i czy zostały po prostu złożone gdzieś tam. Dopiero Corey Good mu potwierdził, że tak, zostały złożone, dlatego że on latał na nich. I ten słoneczny strażnik, ta frakcja zajmowała się tym, żeby chronić nasz Układ Słoneczny przed intruzami, którzy wlatywali, zagarniali część ludzi i po prostu odlatywali. I tutaj po co my zostaliśmy po prostu uprowadzani, możemy się tylko domyślać, to są też te najczarniejsze rzeczy. W każdym razie Corey mówi, że to skończyło się w chwili, kiedy powołano właśnie do życia tego słonecznego strażnika, tylko tutaj, żebyśmy nie mylili pojęć, dlatego że klika, kabal, nie powołała słonecznego strażnika po to, żeby nas chronić, ale po to, żeby robić na nas interes. Jeżeli istoty pozaziemskie, cywilizacje pozaziemskie kradną nas, no to znaczy, że jesteśmy cennym towarem. Jeżeli jesteśmy cennym towarem, to dlaczego by nie robić na nas jakiegoś interesu? Zazwyczaj walutą w kosmosie jest, z tego co Corey mówi, próbki biologiczne, technologie albo informacje. Nie ma tam żadnych dolarów, czy funtów, czy czegokolwiek. Tak, ani nawet złota. Tak, nawet złota, dlatego że to jest po prostu dostępne z wielu źródeł i to nie jest aż takie, to nie jest aż takie cenne. Nie, bo to jest na planetach jako surowiec, który można sobie teleportować. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Można to w jakiś sposób wydobywać, można to sobie transportować w taki czy inny sposób i to nie jest problemem. Natomiast próbki biologiczne, no to jest. Kolejną frakcją jest Globalna Liga Narodów Galaktycznych. Ona pełni rolę takiego jakby ONZ. Na ten temat powiem szczerze, nie chcę się wypowiadać ze względu na to, że no tam były pewne tarcia, były pewne rzeczy, takie dosyć nieprzyjemne, gdzie dochodziły do niezgody i tam Corey mówił, że on uczestniczył w tego typu konferencjach i mówi, że no ten cały sojusz Draco został zmuszony, chciał wydać właśnie całą tą klikę tych wszystkich Illuminati, wszystkich tych ludzi, którzy współpracowali z nimi i tworzą tą całą siatkę szpiegów, jakkolwiek to nazwiemy, tutaj na Ziemi, po to, żeby się uratować, dlatego że Corey mówił, że pewne istoty, które przyleciały tutaj, żeby nam pomóc, i tutaj muszę dodać słowo rzekomo, bo tego nie możemy stwierdzić ze stuprocentową pewnością, te istoty nałożyły taką kwarantannę na cały nasz Układ Słoneczny i w momencie, kiedy Draco sobie uzmysłowili to, no to po prostu chcieli się wydostać za wszelką cenę, bo oni wiedzieli, że jeżeli nastąpi rozbłysk słoneczny, który ma nastąpić i nastąpi, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy, no to oni po prostu tutaj zginą ze względu na tą energię, która się uwolni. I z tego też względu oni byli chętni do tego, żeby wydać całą swoją siatkę tych właśnie ludzkich szpiegów, która działa tutaj na Ziemi i która nas uciska. I to, o czym mówiliśmy wcześniej i z tego, co Corey mówi, to doprowadziło do rozłamów pośród właśnie tych pośród tej ciemnej strony. No i to doprowadziło właśnie do tych walk, że oni zaczęli się wydzielać frakcja po frakcji i zaczęli zastanawiać się, czy naprawdę warto trzymać z kimś, kto po prostu przy najbliższej okazji cię sprzeda. Prawda? No i teraz tak. Ja bym chciała na chwilę się zatrzymać na tej klice kabal. Czy ty wiesz co to znaczy kabal? Czy to ma coś wspólnego z kabałą? Z tego, co Corey tłumaczy i David Wilcock, oni wyjaśniają to w ten sposób. Corey mówi bardzo dosadnie na ich temat i mówi, że jest to syndykat kryminalny ludzi, socjopatów, psychopatów, którzy roszczą sobie pretensje do władzy nad Ziemią i nad ludzkością. Czyli to NWO, tak? Tak, dokładnie tak. Skąd to się bierze? Z tego, co Corey mówi i Wilcock potwierdza to, oni są przekonani na podstawie religii, którą wyznają, i jest to satanizm,
Oni wierzą w Lucyfera, który w ich oczach jest tą pozytywną jednostką, a Bóg, którego my znamy, to jest tym, który nas karze cały czas i po prostu wysyła nas z powrotem w kole reinkarnacji i po prostu On nie robi nam żadnej przysługi, ale oni potrafią nam to zrobić i mogą nam to zrobić. I dlatego oni głęboko wierzą, że oni wywodzą się z rasy, która kiedyś rozbiła się tutaj na Ziemi, zmodyfikowała ich w jakiś sposób genetycznie i oni noszą ten gen w sobie i z tego też względu im należy się cała władza tutaj i dostęp do najwyższych stanowisk, które można obejmować na Ziemi. No i po prostu, tak jak Wilcock tutaj mówi, to nieważne, że ja w to nie wierzę, nieważne, że ty w to nie wierzysz, ważne jest to, że istnieje pewna grupa, która w to wierzy i oni po prostu tego się trzymają, fanatycznie się tego trzymają. I w ten sposób można określić tą klikę Kabbala Illuminati. Oni mają ściśle podzieloną, oczywiście też na hierarchię grupę, gdzie główną regułą, tak, z tego co Wilcock mówi, jest, że nawet powinieneś zdradzać innych i powinieneś wystawiać ich na sytuacje, w których oni są tak jakby upokarzani. No i stąd się bierze właśnie ta cała pedofilia, stąd się bierze ten handel ludźmi, ze względu na to, że oni głęboko wierzą w to, że jeżeli oni utwardzą swoje dzieci w ten sposób, oni je zahartują i wprowadzą do życia, które jest bardzo agresywne, i w którym oni będą musieli walczyć o przetrwanie. W ten sposób się to odbywa. Czy jest to prawdą? Nie wiem, ale wiele wskazuje na to, że tak może być i no jest to właśnie dlatego tak bardzo kontrowersyjne, że ludziom nie mieści się to w głowach, niemniej jednak no, wiele wskazuje na to, że na tym to polega. Wiesz co, z tego co ja wiem o jaszczurach, miałam wątpliwą nieprzyjemność czasami się z nimi zetknąć, raczej oni ze mną. Serdecznie tak. Współczuję. Tak. No to dla nich dyshonorem jest zachować się uczciwie. To jest absolutnie dyshonor. Jeżeli no właśnie, no już nie będziemy się tu dłużej rozgadywać. Po prostu nie można. To tak się tak nie robi, żeby dotrzymywać umów i zachować się uczciwie. Czyli widzimy już skąd na przykład. A to są prawdopodobnie ich potomkowie, czy jakaś hybryda. Na pewno posiadają oni w jakimś stopniu te geny, bo Corey też mówi, że było kilkanaście modyfikacji genetycznych na nas ludzkości na przestrzeni setek tysięcy lat. I my jako rasa biała, no powstaliśmy znikąd i nie oszukujmy się tutaj, że my sobie też rościmy jako biali do pretensje do tego, żebyśmy byli jakąś tam rasą nadrzędną, no ale my się pojawiliśmy w jakiś dziwny sposób, niewyjaśniony, no i nagle jesteśmy tutaj, żyjemy sobie i świat do nas należy. No. Też można tylko domyślać się, w jaki sposób powstaliśmy. Niemniej jednak Corey tutaj wyraźnie mówi, że, co jest bardzo ważne, Ziemia jest takim jakby laboratorium, gdzie odbywa się doświadczenie pod tytułem mieszanki genetyczne. I istnieją te rasy farmerów genetycznych, które przyleciały z najdalszych zakątków wszechświata właśnie po to, żeby wykazać się swoją nauką, żeby po prostu w postaci prób i błędów dokonać, stworzyć nową rasę. O, może tak to stwórzmy. I teraz tak, jest to kontrowersyjne. Słyszałem wiele komentarzy na ten temat i wiem, że ludzie podchodzą do tego bardzo sceptycznie i mówią, że kto nam zagwarantuje, że oni działają w naszym dobrze pojmowanym interesie. Nikt nam nie może tego zagwarantować. Tutaj się zgadzam. Niemniej jednak te rasy, one nie są negatywne. One są po prostu, są to rasy, które zostały stworzone do tego, żeby to robić. I jeżeli na przykład te doświadczenia genetyczne nie zostawałyby raz za razem przerywane właśnie przez agresywne rasy, takie jak na przykład reptylianie, czy ta rasa, która się rozbiła chyba bodajże 55 tysięcy lat temu tutaj na Ziemi,
no to po prostu my jako ludzkość bylibyśmy już no, na innym etapie, na znacznie wyższym etapie. No tych manipulacji genetycznych tu było mnóstwo i no i to są tego efekty, tak, tak. Ale to już strasznie dawno temu, to dosłownie miliony lat temu. No ale dobrze, wróćmy do tematu. Wiesz co, bardzo długo już rozmawiamy, czas nam się będzie kończył, ale ja mam jeszcze jedno takie, być może krótkie pytanie. Dobrze. Jak sądzisz, czy może spotkałeś się z takimi informacjami, czy ta technologia, którą oni się posługują, pochodzi prawdopodobnie od obcych, ale czy oni znają, Ziemianie, którzy to budują, te statki i tam używają technologii, czy oni znają podstawy naukowe do tego? Czy znają fizykę i potrafiliby, czy tylko odtwarzają? Bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to też nie jest aż taka trudna, jak nam się wydaje. Tutaj znowu musimy cofnąć się do tych tajnych towarzystw, które szkolą swoich ludzi, swoje dzieci w pewien bardzo szczególny sposób. I tutaj najlepszym przykładem na to jest Pete Peterson, gdzie mówił, że on był szkolony, chodził do szkoły z ludźmi, którzy w późniejszych czasach zajmowali bardzo, bardzo wysokie stanowiska na całym świecie. Kierownicze oczywiście. Kierownicze, dyrektorskie. Z tego, co on twierdzi, im się... W jaki sposób nas się szkoli, przepraszam. W jaki sposób nas się edukuje, nas, szarych ludzi. Edukuje się nas w taki sposób, żebyśmy... Przepraszam. Może wody? Edukuje się nas w taki sposób, żebyśmy byli zaprogramowani do postrzegania pewnych rzeczy, a do ignorowania innych. Wiesz, i wiesz co? Joanno, będziesz musiała to wyciąć. Nie mogę. Dobra, wykaszluj się. Ktoś nie chce, żebym o tym powiedział, a jest to bardzo ważne. No. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Wiesz? To może nie będziemy tego wycinać. Może. No. Dobrze, wracamy do tematu. Mhm. Pete Peterson twierdzi, że on uczęszczał do szkoły, w której szkoli ich się i uwrażliwia się ich na pewne rzeczy, takie jak na przykład percepcja, jak nasz ludzki umysł działa. Jest to coś takiego, jest to twór, nasz umysł jest tworem, który jeżeli jest odpowiednio zaprogramowany, zamanifestuje nam wszystko to, co chcemy. I teraz tak, jeżeli my jako ludzie nie wiemy, jak z nim postępować, w jaki sposób, może nie programować się, ale uwrażliwiać się na to, co naprawdę dzieje się w naszej rzeczywistości, my nigdy tego nie będziemy widzieli, nie będziemy tego świadomi, a świadomość jest tutaj wszystkim. Jeżeli nie uświadomimy sobie, że coś można zrobić, my tego nie zrobimy, oczywiście, prawda? I dokładnie tak samo to działa. Oni szkolą swoich dzieci, swoje dzieci, swoich ludzi w sposób taki, który gwarantuje im, że oni mają znacznie wyższy współczynnik IQ, są znacznie bardziej inteligentniejsi niż my, przeciętni ludzie, mają dostęp do innej fizyki, mają dostęp do innego spektrum nauki, która nie wyklucza na przykład paradoksów, że w świecie kwantowym coś może być zarówno prawdą, jak i nieprawdą, co wiemy z nauki, że jest możliwe jak najbardziej. I to są tego typu rzeczy. I dlatego też tak, oni mają dostęp do innej nauki, ale przede wszystkim, i co jest najważniejsze, ludzie ci są szkoleni w całkiem inny sposób. I to jest kluczem tutaj, bo nawet jeżeli w tym momencie ja mam lat tyle, ile mam i zostałem, przeszedłem już przez całe sito tej edukacji jedynej słusznej, prawda? I ja zostałem w jakiś sposób uformowany, mój umysł. I nawet jeżeli da mi się teraz dostęp do tej nauki, ja nie wyciągnę z tej nauki tak wiele, jak na przykład człowiek, który od dziecka został szkolony, żeby zauważać pewne rzeczy, żeby tak jakby wychodzić z tej szufladki, w której na przykład ja jestem zamknięty,
i żeby starać się myśleć w znacznie szerszym spektrum umysłowym niż robię to ja albo na przykład większość ludzi, prawda? I to jest tutaj kluczem. No ja w hiperfizyce napisałam, że układ współrzędnych zabija umysł. Zabija rozum. Dokładnie tak. W tym zakresie oczywiście. Tak. Fizyki, tak. Tak, dlatego, że to jest szufladkowanie nas tutaj i po prostu tak jak to Wilcock mówi i Corey, nasza edukacja nie ma za zadanie, żeby nas nauczyć czegoś, tylko ma za zadanie, żeby powiedzieć nam, co jest możliwe, a co nie. Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli wiemy, że coś jest możliwe, to my to zrobimy. Jeżeli coś jest niemożliwe, my tego nie zrobimy. I będziemy, mało tego, z tego, co Corey mówi, będziemy się bili do upadłego, że jest to niemożliwe, bo tak nas nauczono. Przecież jeżeli ja wydałem 30 czy 50 tysięcy funtów na moją edukację, no to przecież to są takie pieniądze, że nikt by mnie nie kłamał za takie pieniądze. No to już okazuje się, że tak, że kłamią za takie pieniądze. I to w ten sposób się odbywa. Także myślę, że to odpowiada na twoje pytanie, które zadałaś. Wiesz, nie całkiem. Dobrze, to proszę bardzo. Nie całkiem, bo oczywiście uwarunkowania poznania to by tłumaczyło. Natomiast czy oni rzeczywiście mają te podstawy naukowe, żeby coś takiego mają zbudować? Mają, tak? Mają, tak, mają. I już ci mówię skąd. Tutaj Corey mówi, że tajny program kosmiczny, jak to się zaczęło w ogóle? To się zaczęło od Marii Orsic, która uzyskała kontakt rzekomo z istotami z konstelacji albo z planety Aldebarana, tak? Oni zaczęli jej przekazywać pewne informacje, które później zostały potwierdzone przez Otto Schumana jako takie, z których można naprawdę zbudować pewne urządzenia i chodziło tutaj o silnik antygrawitacyjny. To z kolei doprowadziło do tego, że oni w dość szybkim czasie, chyba ponad dekadę już, potrafili wylatywać w kosmos tymi swoimi wyprodukowanymi statkami. O tym też mówi Igor Witkowski, o tych statkach i silnikach Diglock, tak? I w momencie, kiedy wylatujesz z planety, automatycznie uzyskujesz dostęp do innych cywilizacji, do innych istot. Zaczynasz obserwować, co one robią, czym się posługują, no i oczywiście zaczynasz zastanawiać się, w jaki sposób to działa. Jeżeli widzisz, że coś działa i widzisz, że coś jest możliwe, no to oczywiście wcześniej czy później dojdziesz do tego, w jaki sposób to działa. To jest ta nauka, którą oni dysponują. To jest ta wiedza, do której my na przykład tutaj na Ziemi nie mamy dostępu. No, czyli wycieka. Wiedza pozaziemska. No, tak. myśmy, autorzy hiperfizyki, dostali dostęp do tej wiedzy. Niektórych proszę zakazów. Bardzo, ale to poprzez channeling, no, tak? No to nie tak dokładnie. Nie tak dokładnie, nie, rozumiem. Nie. To jeszcze inaczej było. Jeszcze inaczej było, rozumiem. No ale to było... Bo to nie od cywilizacji wcale było. Nie od cywilizacji. Nie. A, rozumiem. To no. za długo by rozmawiać o tym. Okej. Okay. Dobrze. No dobrze, już rozmawiamy bardzo długo, a chyba w najmniejszym stopniu nie wyczerpaliśmy tematu nawet. No, ja, może... Joanno, tak jak ci mówiłem, jeżeli chcemy omówić tajny program kosmiczny, to tak jak wspomniałem, wszystko to, co widzimy, są tak jakby od nogami tej samej ośmiornicy i dlatego... Rozmawianie na ten temat zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Ja tutaj na zakończenie tylko dodam, że my na Kosmicznym Ujawnieniu, na blogu Kosmiczne Ujawnienie teraz nosimy się z zamiarem i na 100% zaczniemy wydawać kolejne odcinki dotyczące tajnego programu kosmicznego, gdzie po prostu będziemy analizowali i będziemy przedstawiali w czytelnej formie wszystkie te informacje, tak żeby ludzie zapoznali się z tym, ze względu na to, że no, nasze źródła informacji przekazują nam, że bardzo szybko będzie dochodziło do ujawnienia częściowego, którego my nie chcemy. My dążymy do ujawnienia pełnego, a ujawnienie częściowe no niestety zniweczy bardzo wiele rzeczy i po prostu unicestwi to, nad czym pracowaliśmy tak długo. Dlatego chcemy po prostu uświadamiać ludziom, że pomimo tego, że na przykład okaże się w mediach, że na Antarktydzie znaleziono ruiny i przekażą informację, tak,
ale w tych ruinach nikt nie mieszka, nie wiadomo skąd się wzięły, nie wiadomo kto je wybudował i cały czas prowadzimy dochodzenie, tak? I podmieniają artefakty. Tak, na dokładnie, przykład. Dokładnie. Do tego dążę. Natomiast całkowicie zmilczą fakt, o czym Corey mówił i inni informatorzy też w kosmicznym ujawnieniu, że zanim wpuszczono tam dziennikarzy, wymieciono wszystkie próbki biologiczne, całą technologię, wszystkie artefakty i na przykład to, co mogłoby naprowadzić ludzi na to, skąd pochodzą te ruiny. I na przykład to się zmilczy. I teraz w tym momencie mówię prawdę, oczywiście, że mówię prawdę, no ale mówię ci 1% prawdy, a to, co najważniejsze, ukrywam. I na tym polega po prostu ujawnienie częściowe, którego my nie chcemy. No to nasza rozmowa chyba też jest w pewnym sensie kosmicznym ujawnieniem, należy do niego. Definitywnie. Tak. No i mam nadzieję, Sławku, że jeszcze się spotkamy. To może zależy w też realu od ciebie. Też. No, w realu też. To zależy od ciebie, jeżeli będziesz chciała. Ja jak najbardziej, tak, no, oczywiście. Dobrze, możemy nakręcać kolejne odcinki, z tym nie ma problemu. Dobrze, super, super. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę tobie i słuchaczom dziękuję za uwagę. Fajnie.